Witajcie moi drodzy, z tej strony ja jestem WK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy przechodzić mapę, która polega na tym, że będziemy poznawać różne sposoby na śmierć i są te łatwe i są te trudne, więc mam nadzieję, że uda nam się ją przejść. Ale zanim zaczniemy, fajnie by było, jakbyście zostawili łapę w górę i zasubskrybowali w tym momencie ten kanał, ponieważ filmy pojawiają się codziennie i chciałbym dobić miliona, więc mordo, subskrybuj, będzie mi niesamowicie miło, serio. Dobra, więc mamy tutaj poziom pierwszy, więc wbijamy i mamy tutaj coś takiego. Okej, co mamy w tej skrzynce? Mamy łopatę, okej. I tutaj, aha, mamy dirta. Ale co? Wow, wow, aha, ja się przekopałem i... dobra, musimy po prostu spać. Generalnie poziomów jest 30, więc zobaczymy, czy te wszystkie 30 przejdziemy. Dobra, level drugi. Czy ja mam wskoczyć do lawy? Chyba tak, okej. No na początek mamy rozgrzeweczkę, czyli mamy pierwsze levele mega proste. Teraz mamy desert messenger. Aha, mamy tu kaktusy. Okej, czyli tymi kaktusami musimy się po prostu tutaj killnąć, rozumiesz? Więc w takim razie możemy tutaj sobie stać i czekać, aż zginiemy. Tutaj mamy w ogóle, jak możecie zauważyć, różne opcje tej mapy, bo to nie jest byle jaka mapa, bo mamy tutaj, słuchajcie, że możemy wyjść z poziomu i możemy go zresetować, więc to jest mega spoko. Dobra, co my tu mamy? Mamy piasek i tutaj jest... Aha, mam się zasypać piaskiem. Dobra. Nie ma problemu, nie ma problemu. To jest w miarę proste. Ej, czemu ja tracę jakby powietrze? Ej, mocne, co jest w ogóle, o co chodzi? Dobra, poziom czwarty, kowadła tam widziałem, więc tak, będą teraz, słuchajcie, kowadła, więc kowadła zrzucamy sobie na łeb, proszę bardzo, pyk. O kurde, co jest? Ej, widzieliście, jak zbugowane było? Wytyfy, ej, one leci inaczej niż... Co jest? Dobra, to było dziwne. Teraz mamy jakieś wiaderko z wodą i o co tutaj chodzi? Czy my musimy się utopić? Tak, my musimy się chyba utopić. Mamy oczywiście tutaj podpowiedzi, ale no tak jak mówię, te pierwsze poziomy są w miarę proste, więc domyślam się, o co w nich może chodzić. No i bądźmy szczerzy, jakby każdy by chyba zrozumiał, nie? O, dobra, zaczynamy ginąć, zarąbiście. W sumie nietypowo, nie? Zazwyczaj każdy nie chce ginąć w Minecraft, no ale dzisiaj jest cel inny. Dobra, mamy teraz jakąś zapalniczkę i mamy tutaj port do Netheru, okej, więc wbijamy sobie, słuchajcie, do piekła i zobaczymy, co nas w tym piekle czeka. Uwaga, aha, jesteśmy w jakimś pokoju, a i mam spłonąć w lawie, tak po prostu? Serio? Co jest? Okej. Uuu, czyżbyśmy teraz mieli iść do Endu? Czekajcie, tak, pa! Mamy tutaj oczy kresu i mamy portal do Endu, więc w takim razie odpalamy go i jak był portal do piekła, tak teraz jest do Endu, więc teleportujemy się do Endu i co my mamy tutaj zrobić? Czy nas ma zabić smok? Chyba nie chodzi tutaj o smoka, bo smok... A, jest smok! Dobra, smok kresu, dobra. Czyli teraz musi nas pokonać smok kresu. Pokonasz mnie, gościu? No, dawaj, pyk! Ale to było szybkie. Okej, teraz mamy wiaderko z mlekiem. Nie za bardzo wiem, o co chodzi. Mamy sikierę, mamy tutaj, słuchajcie, sztabki żelaza i mamy jajko spawnujące krowę. A tutaj mamy drewienko, które sobie zbierzemy. A, bo ja mam, patrzcie, muszę spłonąć w lawie. A my mamy odporność na ogień, czyli... Wydaje mi się, że musimy sobie zrobić po prostu tutaj wiaderko i napełnić je mlekiem. Patrzcie, cyk, i je wypić. Teraz wbić sobie tutaj. Dobra, to wszystko ma powoli sens. Okej, poziom 10. Ty, jak nam dobrze idzie. Jesteśmy w 1/3. Jesteśmy teraz w Netherze znowu. Okej, i co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, nożyce. A, okej, ja chyba wiem, co tu będzie. Tutaj będzie, słuchajcie, kwestia zrobienia łóżka i za pomocą łóżka wysadzenia się. Okej, dobra, więc w takim razie robimy sobie tutaj łóżko. Tylko pytanie, czy jedno łóżko mi starczy, żeby zginąć. No ale zaraz się przekonamy. Uwaga, bam! Wow, widzieliście ten wybuch? Dobra, 11 poziom, rotem flesze były i... A, okej, czyli mamy zrespić tutaj masę zombiaków, które mają nas pokonać. O, no, dawaj. Okej, udało się. Ej, mega szybko nam to idzie, bez kitu. Poziom 12. Parabola, okej. A, czyli musimy, słuchajcie, się teraz jakby zabić za pomocą strzał. Okej, to nie będzie w miarę ciężkie, bo jak sami widzicie, one mają jeszcze zarąbisty enchant i bam! Udało się. O kurde, ty! Teraz mamy jakiś redstone i mamy tutaj, słuchajcie, czerwony blok. Ciekawe, czy to oznacza, że jakby to jest dosyć trudne, no ale zobaczymy. Ha, okej, ta lampa musi, słuchajcie, chyba zacząć świecić, czyli musimy to jakoś połączyć. Tylko co ja mam tu połączyć? To muszę połączyć i tu muszę połączyć. Chyba
Tak, aha, i otwieramy skrzynkę. Yo, czemu to nie działa? A, teraz będzie działać, czy nie będzie działać? Ej, to nie działa, czemu to nie działa? Czekajcie. Bo tutaj dałem ten, aha, ja już położyłem i teraz nie mogę tego. A jakbyśmy dali tu miecz? O, a, o kurde, i nagle lawa tu się pojawiła. Co jest, dobra. Nie sądziłem, że będą tutaj, słuchajcie, takie łamigłówki. O nie, my mamy kolejny poziom, jakby tego poziomu 13. Dobra, mamy znowu tu miecz i tutaj sobie to idzie, ale ja nie mam bloków żadnych. W sensie, nic nie dostaliśmy. Co jest na drugim piętrze? O, tutaj mamy, słuchajcie, skrzynię. O kurde, dobra. Tutaj to jest jakiś wyższy level, ewidentnie. No ale dobra, to sobie musimy połączyć. Tutaj i tutaj, okej. Więc tutaj jest wszystko połączone. Zobaczmy, jak to się prezentuje na górze, bo tutaj mamy tego, no nieco więcej, na pewno musimy sobie zrobić oko kresu. Zrobimy te oko kresu i wkładamy je tu. Okej, po co mi patyk i stone? To jest dobre pytanie. Dobra, czekajcie, tutaj sobie to odpalimy. Aha, ojo, ojo. Poczekaj, dobra, wierw to. Odpalamy to, okej, teraz to. Aha, to musimy, ten piston musimy jakoś odpalić i ten piston byśmy musieli odpalić za pomocą chyba minecarta, ale nie jestem pewien, czekajcie, czego mogę rozwalić? Tak, mogę go rozwalić. Damy go tutaj i uwaga, czy to... Czemu to nie idzie tutaj? Co jest? Ej! Ej, wy, o co tutaj chodzi? Ale to jest porąbane, nie? Ale to jest porąbane, bo musimy jakby ten redstone'owy blok dać tutaj. A to się nie pali, czemu to się nie pali? Ja mam jeszcze dwa redstone'u, bo nie za bardzo wiem, jak ja mam to aktywować. Ej, nie wiem, czy czegoś nie skopałem właśnie w tym momencie, nie? W sensie serio. Jak to wygląda na dole? Może na dole coś przeoczyliśmy, bo tutaj... A, muszę obrócić mieczem? Chyba tak, patrzcie, musimy obrócić odpowiednio mieczem, czy nie? Nie, ej, o co tu chodzi? Wow. Dobra, to jest mocno porąbane, nie? To jest mocno porąbane. Zniszczyć go nie mogę, no muszę go jakoś ustawić. Tylko pytanie jak? Ej, tu nic nie działa na ten redstone, który tutaj jest. Ale czemu tak? Dobra, musimy, słuchajcie, zresetować level. Jeszcze raz zróbmy to, bo ja nie do końca chyba zrozumiałem, o co tutaj biega. Dlatego zróbmy wszystko po kolei. Weźmy sobie to jeszcze raz wszystko, okej. Zejdźmy na dół i tak, mamy ten, słuchajcie, miecz. I pokręćmy nim i z tego co widzę, no tutaj ojojoj, on nie daje żadnego znaku życia, ale czemu tak? Czekajcie, może jeszcze raz. O, dobra, czekajcie, dobra, jest git, bo to się zapaliło, więc teraz to sobie połączymy tutaj i wbijmy na górę zobaczyć, co tutaj się pozmieniało, bo my musimy odpalić ten piston, a ten piston nie jest taki wcale łatwy do odpalenia, bo jak sami widzicie, no nie jest po prostu łatwy, no nie jest łatwy. Czekajcie, damy tutaj wagonik. Co go blokuje? Blokuje go chyba to, więc teraz powinniśmy chyba zrobić sobie to oko kresu i je tutaj włożyć. I czemu to nie idzie tu? Halo? O nie, coś zrobiłem źle. Chyba, że powinniśmy teraz ten miecz znowu, słuchajcie, w inną stronę dać, żeby to się nie świeciło. Tylko czy to będzie, czy to przestanie się świecić? Nie przestaje się świecić. Co jest? Ej, dobra, widzowie, bo to tu robi się naprawdę mocny challenge, ale czekaj, bo my musimy aktywować ten piston. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Halo, bo to aktywuje nam... Co to zmienia w ogóle? Ha, to przestaje się świecić, ale no wtedy jest niby git. Wydaje mi się, że ta pochodnia nie powinna się świecić. Nie, no ona musi się świecić. Nie, ona nie powinna się świecić. Okej, czyli my zrąbaliśmy. Okej, wyłączyłem tą pochodnię tutaj. Ona się przestała świecić? Nie przestała się świecić. Wytyw! O nie, ja to skipnąłem! Nie chciałem tego skipnąć! Ja już wiedziałem, co ja mam tam zrobić! O nie! Musieliśmy tam zrobić, słuchajcie, po prostu ten. No to musieliśmy skrafcić i tam położyć, bo to energii nie dawało. No ale dobra, skoro już skipnąłem, to sorry. O kurde, co? Ej, tutaj się robi coraz ciężej. Dobra, to odpalamy. Musimy odpalić te dwie, słuchajcie, lampy. Okej. Tutaj na pewno musimy dać to. Tu musimy wlać chyba wodę. Nie, tutaj się nie da wlać wody przecież. Nie da się. Ej, yo. To jest, dobra. Tutaj chyba damy obserwer, tak mi się wydaje. Ale nie, obserwer. Nie mogę tutaj dać obserwera. Co jest? Mam jeden redstone tylko. Okej, czyli po prostu totalnie nie udało nam się, słuchajcie, zrobić tego 13 poziomu. Lećmy dalej, nie ma co się zatrzymywać, bo tamten poziom naprawdę był mega ciężki jakiś. Sorry, że go nie zrobiłem. Okej, teraz mamy, słuchajcie, tutaj świnkę.
drzewkę musimy sobie zrespić. Okej. Okay. Musimy na nią usiąść. Aha, i przejść labirynt. No dobra, dobra, dobra. Kurde, ale że tego redstone'u nie przeszedłem, to mega słabo, serio, nie? Stawcie łapkę w górę na pocieszenie, bez kitu. Dobra, tutaj musimy, słuchajcie, skoczyć po prostu na dół, żeby zginąć ze świnią. Oh my gosh. No i w ten oto sposób jesteśmy przy 15 poziomie, czyli jesteśmy w połowie, bo mamy tutaj 30 leveli. Okej, okay, mamy tutaj sztabki żelaza, ale co my mamy? Aha, mamy zrobić minecarta i za pomocą minecarta po prostu wsiąść w blok. O, ten oto sposób zginąć. No to będzie, no to jest w miarę proste i szybkie. Elegancko udało nam się przejść poziom 15. Teraz przyszedł czas na poziom 16. Okej, okay. Aha, musimy chyba wypić tylko te potki. Dobrze myślę? Tak, okej, okay, te potki nas zabiją. Okej, okay. I jesteśmy, słuchajcie, przy kolejnym levelu. A tutaj mamy jakieś kreatury. O kurde, dobra. Tutaj muszą nas szkielety porozwalać. Więc zapraszam do tańca. Zapraszam do tańca, proszę mnie tutaj zabić. Do. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Panowie, tylko we mnie celujcie, nie w siebie. O, dobra, udało się. TNT. Co tutaj będzie ciekawego? You getting saturation effect. Okej, okay, dobra, czyli musimy się za pomocą TNT jakoś zabić, ale chyba przy tym wszystkim musimy zrobić jakąś miksturę. Kurde, ja jestem mega słaby w mikstury, no ale dobra, spróbujmy zrobić jakąś miksturę, tylko nie za bardzo wiem jaką, no ale dobra. Musimy pozyskać wodę na pewno, więc tutaj robimy sobie wodę, bierzemy, wrzucamy sobie tu, tutaj wrzucamy to, no i co? I teraz robimy sobie, hej, nie za bardzo wiem, co tutaj się wydarzy, ale czekajcie, bo ja może powinienem dać rozdymkę. Nie, rozdymki nie mogę dać, a mogę dać łzę? Mogę dać. Dobra, dajmy Nether Warta. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Będziemy musieli chyba po prostu stworzyć miksturę i ją wypić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko po co by nam było tyle TNT? W sensie... to jest zastanawiające. To jest zastanawiające. No ale dobra, zobaczymy, co nam tutaj ciekawego wyjdzie. Uwaga. Bam! Totalnie nic, ale okej. Okay, teraz dajmy sobie to może. Ej, a mogę perłę dać? Tutaj nie mogę dać perły. To po co mi ta perła? Ej, czy może ja za pomocą tej perły mogę się gdzieś przeteleportować? Nie, no z tego, co widzę, to totalnie nie. Ej, ale aha, i tego TNT też nie mogę nigdzie postawić. To te TNT jest chyba, słuchajcie, dla zmyłki, coś mi się wydaje, nie? Dobra, i mamy tutaj... Regenerację nam zrobiło! O nie! Ej, czy ja nie zrąbałem właśnie? Czekajcie, czy z rozdymki można coś skraftić? Nie można. Ej, dobra, ta mapa mnie, słuchajcie, chyba przerasta, nie? I to tak srogo. Zrobiłem właśnie 3 mikstury na regenerację i to chyba nie o to chodziło do końca. No właśnie. Jak sami widzicie, no niestety, ale... To nas nie zabije, chyba że perłą... O! Dobra, dobra, dobra. O, dostałem nawet, słuchajcie, achievement, że zbugowałem mapę. Dobra, ej, udało się, udało. O kurde, dobra, teraz mamy znowu, słuchajcie, tutaj jakieś potki. Więc w takim razie musimy wybrać jakąś potkę, która nas... A, natychmiastowe obrażenia, trucizna. Okej, okay, powolność. Okej, okay, dobra. W takim razie pijemy wszystko po kolei, nie? Wszystko po kolei pijemy, żeby zginąć. Więc tutaj sobie cyk, tutaj cyk. I jeszcze ostatnia. Okej, okay, dobra, no to powinno nas już na bank zabić, nie? I tak się też stało, 20 poziom, znowu czerwony, no z ostatnio z czerwonym nam nie poszło zbyt dobrze. Co my mamy w skrzyni? O kurde, panie, co ja mam z tym zrobić? No dobra, weźmy sobie wszystko, bo wydaje mi się, że wszystko nam się przyda. Ubierzmy sobie te buty i co, my musimy wejść do Netheru? Nie. Jak ja mam tam wejść? Aha, ja mam wziąć wiaderko i co, i tu rozlać? Nie, to przecież bez sensu. Ale no portalu za nic nie mogę rozwalić, w ogóle nie mogę nim nic robić. Aha, że wiaderkiem wody mogę to rozwalić. Dobra, nieważne, nieważne. Yo, a ja próbuję rozlewać. Jaki łeb ze mnie, nie? Dobra, co teraz? Bo zebrałem sobie tutaj to wszystko. Czekajcie, tutaj musimy chyba zebrać złoto, jeżeli się nie mylę. Dobra, okej, okay, nic innego. Nie możemy sobie tutaj mordeczki zebrać. Glowstone? Możemy glowstone jedynie. Ale co ja mam zrobić za pomocą tych wszystkich przedmiotów? Ej, to ta mapa jest jakaś porąbana. Jak ja mam się zabić za pomocą tych itemów? Mogę się utopić. Ej, może się utopimy? Nie, nie mogę się nawet utopić. Czekajcie, zróbmy sobie crafting table elegancko. Czy ja mogę zrobić sobie... O, mogę zrobić sobie trapdoor, ale nie mogę go położyć nadal. Nie mogę. Ej, yo, yo, yo. Ja muszę zrobić jakąś potkę? Tylko jak ja mam zrobić potkę bez, wiecie, bez... No, bez niczego tak naprawdę. Jak sami widzicie, nie mogę nic skraftować. To jest mega podejrzane, nie? Cukier możemy zrobić. Może tu cukier zrobimy? Nasiona to raczej nie, ale złotą marchew, okej. Okay. Może ja powinienem rozwalić te szkło jakoś? Ale no nie, no czym niby, nie? Na ogień mamy odporność. O, tutaj coś
coś jest? Nie, tutaj nic nie ma, już myślałem. Dobra, skipnąłem ten poziom, sorry widzowie, ale no, mogę być noobem, ale patrzcie, teraz mamy same czerwone poziomy. Coś czuję, że tutaj też może być ciężko, okej. Tutaj mamy parkour, dobra, w parkour nie jestem aż taki tragiczny. Aha, tu musimy jakoś otworzyć, dobra, stąd zaczynamy, dobra. Kurde, dwa levele, które skipnęliśmy, bardzo niefajnie. O, tu mamy checkpoint, zarąbiście. Teraz wbijamy sobie tu, okej. A, ty, robacku, ty. Dobra, wbijamy sobie na checkpoint jeszcze raz. Chyba, że wbijamy wyżej. A, no. Okej, tu wbiliśmy i teraz muszę sobie tutaj. O kurde, co ja zrobiłem? By the way, jak ja mam zginąć za pomocą parkoura? To też będzie ciężka misja do wykonania. Ale sobie, kurde, może poradzimy. Miejmy taką nadzieję. No nie, co ja robię? Tylko... O, okej, to tak miałem w ogóle zrobić. Dobra. Ogarnięte, mamy kolejny checkpoint. To jest najważniejsze. Teraz słuchajcie, parkour tutaj. Wow, po... Ojojoj. Ej, ciekawe jak nas ten parkour zabije na sam koniec, nie? Czy będziemy musieli w jakieś czeluścia skoczyć? Nie, fajnie tak było. Jakiś kurde gówno mnie zablokowało od góry. Dobra, okej. No, co jest znowu? Yo, to tam trzeba wziąć jakby rozbieg, tak mi się wydaje. Bo po to są jakby te dwa bloczki. O, właśnie o to chodziło. O nie, ja się cofnęłem. Najgorzej. Dobra, jeszcze raz. O, cyk, dobra. Pyk, okej, jesteśmy. Pyk i... Aha, po prostu przeszliśmy parkour i zabił nas comment block. Rewelacja, dobra, poziom 22. Mamy łopatę, okej. I musimy nią kopać tutaj dirta, jak widzicie. Aha, i mamy tutaj jakiś labirynt. Dobra, gdzie my dojdziemy tym labiryntem? To jest dobre pytanie. Tutaj mamy jakąś kartkę, okej. Czy my tą kartkę będziemy musieli na coś użyć? Nie mam pojęcia, zaraz to się okaże. Ale tak czy siak, robimy sobie tutaj... Wow, jaki tutaj skomplikowany labirynt. Kolejna. Aha, dobra, teraz musimy tutaj wykopać sobie kobla. Dobra, ej, w takim małym miejscu zrobili tyle, kurde, tego. O, kolejna kartka. Wow, ile skrzynek, dobra, a, kolejna kartka. Dobra, czyli te kartki na pewno do czegoś będą nam potrzebne. Do czego, nie mam bladego pojęcia. Ale tak czy siak wyszliśmy stąd. Ty, ja tu mogłem wbić na górę? Aha, nie, no dobra, okej. Ej, co jest? Aha, dobra, bo ja chyba nie wbijałem tędy. Tak czy siak, no musimy zdobyć chyba wszystkie kartki, które są w tym labiryncie, a nie. Nie, mamy przycisk teraz. Ty, ale do czego ten przycisk? Powiem wam szczerze, ja nie widziałem nawet miejsca, którym ten przycisk mógłbym dać. Może musimy właśnie to miejsce znaleźć. Uwaga, dobra, mamy kolejną kartkę. Aha, i mamy teraz jakby kontynuację tego. Co jest? No dobra. Teraz, o kurde, teraz to jest turbo większe. W sensie więcej mamy, słuchajcie, tutaj jakby, wiecie, do skopania. Trzeba skopać na całej długości, żeby mieć pewność później, że żadna skrzynka nie była ukryta na górze. Wiecie, o co chodzi? Bo może być różnie. No dobra, w takim razie, no, ja kopię i idę tym labiryntem, mam nadzieję, że... O, mamy teraz, słuchajcie, kilo, dobra, zarąbiście, czyli zaraz będzie znowu tak jak we wcześniejszym. Będzie gdzieś cobblestone, więc niedobrze. No tutaj, jak widzicie, tego nie ma. Tutaj, z tego co widzę, na razie też nie, ale spokojnie, to kwestia czasu i zaraz znajdziemy kobla. Ale jak ja nienawidzę labiryntów, ten chociaż labirynt jest taki, wiecie, przyjemny, bo coś robię, nie muszę tylko chodzić, to chociaż kopiemy, ale no, no nie fajnie, nie wiem nawet czego ja szukam, tak szczerze mówiąc. Nie mam bladego pojęcia, co ja powinienem tutaj znaleźć. Jak na razie nie znaleźliśmy nic poza kilofem. To jest trochę niepokojące, ale mam nadzieję, słuchajcie, że zaraz coś nam uda się znaleźć. O nie, tutaj nic nie ma. Co za labirynt, w którym nie można nic znaleźć? Ej, dobra. Po prostu poszedłem w złą stronę, tak? O nie, tutaj też nic nie ma. Ej, zaraz. Nie gadać, że ja się teraz tutaj zgubiłem, nie. A, jeszcze tutaj jest, okej. Jakby mamy totalnie dwie odcięte między sobą drogi. Kurde, ty, wykopałem już prawie cały labirynt, a tutaj nic nie ma. Halo. Przerąbane, że nie mogę trzymać tej łopaty, tylko muszę cały czas klikać. W ogóle to jest zastanawiające. Okej, mamy tutaj już Stone'a. Zaraz do niego wrócimy, ale skopmy pierw dirta, żeby nas tutaj nic totalnie mordeczki nie ominęło. Więc tutaj proszę bardzo, pyk. Wow. Czy ja się gdzieś dokopię? Dobra, dokopałem się znowu do Stone'a. Okej, ale tutaj chyba ten dirt nigdzie nie prowadzi, moi drodzy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Joci kręcy. Dobra, tutaj jest, tutaj nic nie ma. Czy tutaj coś będzie? Uwaga. Tutaj chyba też nic nie będzie, coś mi się wydaje. Yo, ej, ten labirynt jest aż taki, kurde, tutaj porąbany. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj też raczej nic nie będzie. Okej, jest też stone. Okej, dobra, wykopmy ten stone, niech będzie. Czy ja się gdzieś w końcu dokopię?
Naprawdę, chciałbym już się gdzieś dokopać, nie? O, jest skrzynia, jest przycisk. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ja ten przycisk mam teraz dać, nie? No ale dobra, jakby musimy wrócić teraz do tych wcześniejszych jakby tuneli, które mogliśmy wykopać z kamienia. O, na przykład tutaj. I zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego będzie, no. Po tamtej skrzyni możemy się spodziewać, że skrzynie będą na dole, a nie na górze, więc raczej luzik, ale... Ej, tutaj nic nie ma. Co jest? Ej, halo. Jak to nic tu nie ma? Gdzie ja mam dać ten przycisk? Zdobyłem jakiś przycisk? Nie mam bladego pojęcia, gdzie ja mam go dać. Dobra, wykopmy ten dirt cały może tutaj. Może coś jakby przeoczyliśmy? Nie, no nic nie przeoczyliśmy. Dobra, czekajcie, wyjdźmy z tego może labiryntu, jeżeli to jest w ogóle teraz możliwe do zrobienia, bo no właśnie, już się zgubiłem, najgorzej. Yo, no nie wierzę, serio? Serio? Co? Jak ja mam stąd wyjść? O kurde, ale żeśmy się zgubili teraz, nie? Yo, jestem w tym miejscu już 10. raz. Dobra, czekajcie. Pójdziemy sobie tutaj, okej, i tu, dobra, tutaj nic nie ma, to tutaj i... Nie, bo tutaj już byliśmy chyba, no właśnie. O, tu jest jeszcze jakiś kamień, dobra, znaleźliśmy, słuchajcie, chociaż miejsce, którego jeszcze nie kopaliśmy. To może być dobry znak, miejmy taką nadzieję, że to jest dobry znak. Kopiemy sobie teraz tutaj, pyk. Wow, jakie tunele tutaj, ty. Komuś się chciało budować taki labirynt, to szacuneczek, naprawdę, nie? Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj coś będzie, o kurde. Z tego co widzę, to może coś tutaj być. Ale nie musi. Tak, znaleźliśmy miejsce, gdzie mamy dać ten przycisk. Jezu, jaki ten labirynt był, słuchajcie, ciężki, nie? Dobra, 23 poziom, na czym on polega? Uwaga, sprawdźmy. O kurde, ile my mamy barwników. I co ja mam robić z tymi barwnikami? Czekaj, bo tu mamy dispenser. I, okej, czyżby... Ej, czekaj, bo może my fajerwerki mamy zrobić? Tak, fajerwerki mamy zrobić, okej, dobra. Teraz to ma sens, czyli robimy, słuchajcie, fajerwerki. Możemy te zwykłe, ale nie musimy. Czekajcie, bo tu się robiło chyba coś takiego. O, na przykład coś takiego. I możemy zrobić nawet z creeperem. Ej, bez kitu, zróbmy sobie, słuchajcie, fajerwereczki z creeperem. Tylko że, no właśnie, to się chyba dodaje później. Spróbujmy jeszcze raz. Robimy tak. Tak, dobra, okej. I teraz to mieszamy z kartkami. I nie gadaj, że... Kurde, ej, to się łączy jeszcze chyba z tym. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Zrąbałem, okej. Weźmy sobie zielony i czerwony. Weźmy sobie to i to. Okej, dobra, bo ja chyba porąbałem, słuchajcie. Weźmy tylko creepera, okej. Więc w takim razie dajemy tutaj tak. Zrobimy sobie pierw karteczki oczywiście. Okej, pyk. Robimy sobie teraz tutaj tak. A, dobra, tak. Tak o sobie robimy i zróbmy tego masę. Okej. Teraz robimy sobie chyba tak. Tak, dobra. I mamy fajerwerki, słuchajcie, z creeperem. Zarąbiście. W takim razie stoję, klikam i patrzmy, jak creeper tu wybucha. Czemu on nie wybucha? O, wybucha, zarąbiście, dobra. Bam, no, ej, co jest? On, te fajerwerki, słuchajcie, znikają. Ale czemu? What? Przed chwilą wybuchły przecież. O, okej, bo ona musi nas trafić dobrze. O, wow, dobra, okej. I ostatnia, bam, jeszcze jedna. Ja chcę zobaczyć jeszcze creepera na koniec. Ja chcę creepera zobaczyć na koniec jeszcze, halo. Okej, udało się. Co prawda nie zobaczyliśmy creepera, ale mamy poziom 24 i tutaj będziemy musieli chyba łowić ryby, z tego co rozumiem. Tak, dobra, okej. Tylko nie wiem za bardzo, co my musimy złowić. Może my musimy złowić tą. Wiem chyba, co musimy złowić. Musimy złowić rozdymkę, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Uwaga i pyk. Nie złowiła się, skubana. I dobra, na rybach to trzeba być cicho. Musimy być ciszej. O, bam, no kurde, ale ze mnie słaby jest wędkarz, nie? O, mamy, okej, i co teraz? Jak ja mam to, co ja mam zrobić teraz? Aha, mam zjeść rozdymkę, a dobra, musimy pobiegać, żeby być głodni chyba. O, dobra, możemy już ją jeść, więc zjadamy, okej. Teraz dowalamy jeszcze i jeszcze pijemy tą miksturę. Dobra, i to nas powinno teraz zgładzić. Czy nas zgładzi? Tak, nie zgładzi nas? Nie. Co ty gadasz? Pół serca zostało. Czy może kok? Nie. O nie, to ja powinienem na koniec tamto dowalić sobie. Dobra, musimy
musimy resetować level, widzowie. Okej, okay, jemy ją. Teraz musimy, słuchajcie, wypić te potki, żeby ta trucizna jak najdłużej nas atakowała po prostu. I później dowalamy se tym na koniec. Okej, okay, i pam. Okej, okay, zarąbiście. Teraz czas na poziom 25. Mieliśmy tutaj trójząb. O kurde, ile tu jest itemów różnych, nie? Ale po co mi to? No dobra, okej, okay, ubierzmy to, bo nie mam pojęcia, co tutaj mamy zrobić, ale okej, okay, mamy tutaj, słuchajcie, jakby zbiornik wodny, ale o co tu chodzi? Czy ja mam na przykład... Nie, no nie mogę tu nic zrobić. Aha, trójzębem muszę wylecieć. Dobra, dobra. Okej, okay, i rozumiem, że mam wylecieć i mam nie wracać, czyli musimy wylecieć... Nie mogę... A... No, chyba o to chodziło. Dobra, poziom 26. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj różne przedmioty. I mamy tutaj, słuchajcie, też cobblestone. O, mamy redstone. Hej, ale po co nam ten redstone w sumie? Po co nam te drewno? Dobra, ja to wszystko wykopię. A, musimy coś stworzyć. Pytanie, co? Czy my nie musimy zrobić czasem, słuchajcie, dispensera? W sensie, nie wiem, jak się robi dispenser, powiem wam szczerze. Tak, podajnik, okej. Okay. I teraz tego dispensera musimy sobie położyć chyba tu. Ale czemu ja nie mogę? Ej, nie mogę położyć go tutaj, a jakby chyba o to chodziło, nie? Że mam go zrobić. Albo ja mam łuk zrobić? Nie, no wydaje mi się, że musimy sobie... A kurde, mieliśmy crafting. Ale dobra, tak czy siak. Nie no, łuku nie mam z czego zrobić, chyba że tego wypadnie dużo. Okej. Okay. No jedna wypadła tylko nić. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Czy z jednej nici nie da się, słuchajcie, zrobić? A, chyba że tak? No dobra, ale to co mi to da, że ja sobie to wyciągnę w taki oto sposób. Dobra, to wszystko ma sens. Dobra, 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 dobra. Już myślałem, słuchajcie, że... No, nieważne, nieważne. Teraz już wszystko wiem, co trzeba robić. Panie, panie, robimy sobie elegancki łuk tutaj. Proszę bardzo, cyk, hop. Dobra, trochę to trwało, ale zrobiłem, więc teraz, słuchajcie, walimy w siebie strzałami po prostu, które nawet nie są w stanie nas zaatakować. Dobra, o! Udało się, poziom 27. Co my tutaj teraz mamy? Mamy, słuchajcie, ulala, mamy tutaj pigliny, proszę bardzo, i stridery, ale nie mamy kilofu. Aha, czy one nie mogą nas atakować? Okej, czyli my musimy się chyba wymieniać. Tak, musimy się wymieniać, tylko nie za bardzo wiem na co, no ale zaraz zobaczymy, co on nam wydropi. Ej, on nam nic nie wydropił, gościu! Dawaj złoto! Dobra, ty też masz tutaj bloczek, ty też. Rzucajcie jakieś itemy, bo na pewno coś mi musicie dać. Siodło muszą mi dać, bo ja muszę tutaj wbić sobie z tym na striderze. Dobra, dobra. To wszystko ma teraz sens, tylko czemu oni mi nie chcą nic ciekawego dać? Halo, ty, dwa? Ile tego złota? Ej, ja powinienem sztabki zrobić. Przecież oni mi ze złota... Dobra, 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 ja już wszystko wiem, widzowie. Wybaczcie, wybaczcie. Wybaczcie za mój nieogar dzisiaj, naprawdę, nie? Dobra. Teraz rzucamy im, słuchajcie, sztabki i oni mają mi dać siodło, siodło. Siodło, proszę, raz, raz. W moje ręce proszę siodło. Okej, okay, O, jest siodło, okej. Okay. Więc teraz bijamy na stridera i... Aha, jeszcze musimy wędkę zrobić. Okej, czyli oni wędkę muszą mi wydropić albo przedmioty na wędkę. No tak, bo jeszcze to potrzebujemy. No dobra, nici mam w sumie. O, i mam patyki. Dobra, dobra, dobra. Więc mamy tak naprawdę wszystko, więc robimy sobie teraz wędkę. A nie, jeszcze jeden patyk potrzebujemy. Dobra, mamy. I teraz robimy sobie tutaj, rozumiesz, wędkę. I dajemy tutaj grzyba. Tylko o, tak o. I możemy sobie teraz wsiąść na stridera. Elegancko wjechać sobie w ściany. No przecież, chłopie, nie pomyślałeś o tym? No coś ty. Czekamy. I uwaga, uwaga, w ten oto sposób przeszliśmy poziom 27. Teraz czas na 28. I mamy tutaj, słuchajcie, jakieś drewno. Nie za bardzo wiem, o co chodzi. A, musimy łódkę zrobić. Dobra, 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 to jest w miarę łatwe. Robimy łódeczkę i tą łódeczką musimy wyfrunąć sobie. Bam! Nawet w kółeczko sobie polatamy. Pa, pyk, obracamy się elegancko. No i w taki oto sposób też przeszliśmy poziom 28, teraz 29. Mamy tutaj elytrę. My, aha, za pomocą elytry musimy po prostu się pokonać, rozumiem. To nie będzie trudne akurat, nie? Serio. Okej, okay, poziom 30. Ostatni poziom dzisiejszego odcinka. To o co tutaj chodzi teraz? Bo mamy tutaj, słuchajcie, wow, mamy tutaj jakiś jakby skyblock. No dobra. I or not to be. Final level. No dobra, okej. Okay. Ale czy my, oho, o, mamy tutaj masę kwiatków, masę trawy, ale po co nam to wszystko? W sensie... Wow!
Co jest, gościu, ale mnie wystraszyłeś. Dobra, nie możemy iść spać. Ej, a może pszczoły powinny nas gdzieś tutaj zgładzić? Nie, chyba nie. O, tu mamy jakąś jaskinię, może w jaskini coś masz nas pokonać. Wydaje mi się, że raczej na pewno, więc schodzimy sobie na sam dół, aby to sprawdzić. O, i mamy lawę, ale mamy odporność na lawę. O nie, skipnąłem, słuchajcie, przez przypadek. No nie, ej, ja chciałem tamto przejść. No ale dobra, tak czy siak, jak widzicie, no poznaliśmy 30 sposobów na śmierć w Minecraft, więc jeżeli film wam się podobał, koniecznie zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, ja byłem WK i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo, pow!